Raz jeszcze szybciutko wspomnienie się do dwóch ekip. Rozpoczynamy gości. Występujący w składzie. W bramce z numerem pierwszym Krzysztof Stróżała, z numerem drugim Adrian Zarzycki, z numerem trzecim Patryk Szymala, z numerem czwartym Krystian Stolarczyk, z numerem piątym Bartosz Szymonowski, z numerem ósmym Arkadiusz Szczon, z numerem dziesiątym Karol Kolejka. Wisła Sandomierz, Orlunta Racing Popaski. Thank you.
przychodzi pan z zespołami Wisły Sandomierz, Orlen, Radzyń Podlaski, wynik spotkania 1-1 w rękę w 31 minucie dla Wisły strzelił zdobył Andrzej Litinowicz, a druga Krystian Kuton. Szanowni Państwo, Wisła będzie rozgrywała kolejne spotkanie również na naszym stadionie. I tak 9 września o godzinie 16 przyjeżdża do nas Agia Świdnik. Zapraszamy serdecznie wszystkich na to spotkanie. Przypominam, 9 września, godzina 16, Agia Świdnik, Wisła Sandomierz. Ja zapraszam przedstawicieli obydwu ekip oraz przedstawicieli mediów na konferencję prasową, która będzie się za 15 minut.